Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie w ten ciepły letni dzień, a witam z naszym szlakiem kulinarnym Śląskie Smaki z Międzybrodzia Bialskiego, co zresztą widać. Miejsce cudowne, tu se Rychtyk idzie odpocząć, podychać świeżym luftem, a ja dzisiaj będę ważył w takim sympatycznym miejscu, ośrodku wypoczynkowym Silesia, który jest praktycznie ciepnąć beretem. Jeszcze eno troszkę se pomocza nogi. Korzystać z tego, że mamy taką szumną pogodę i idziemy ważyć, a będzie smacznie, będzie swojsko, bo o to w tym wszystkim chodzi. Jesteśmy w restauracji Fanaberia, ośrodka wypoczynkowego Silesia, a ze mną sama szefowo kuchni pani Ania Kudryc. Witam serdecznie. Bardzo miło. Pani Aniu, to co? Coś poważymy, nie? Poważymy. Poważymy, ale takie dania prosto stąd. Stąd, tak. Co na początek? Na początek robimy babę ziemniaczaną. Baba ziemniaczana, nie myślcie se, chociaż jest też na słodko, idzie z kartofli robić babka i robię pyszno. Będzie to najzwyklejsza w świecie babka ciasta ziemniaczanego, tak jak się robi na placki, chociaż troszkę zmodyfikowano. Zaraz wam wszystko powiemy, jak to będzie wyglądało. Mamy kilogram kartofli, 15 deko boczku wędzonego, jedna cebulka, 8 jajek. Mamy teraz smalec do wysmarowania, brytwanki. Mąka będzie nam potrzebna? Mąka też, 4 łyżki mąki. Troszkę pieprzu, troszkę soli. Podgrzybek to jest? To jest prawdziwek. Prawdziwek, zrobimy fajny sosik grzybowy ze śmietanką. Już się cieszę na smak naszej baby ziemniaczanej. To co? Mam nadzieję. Pytamy się roboty, pytamy nie? Się. To ja może będę czyć. Ja będę kroić może. Dobra. Tak? Poczekaj. To co, jadymy z tym koksem i czymy normalnie tak jak na placki? Na placki, tak. Na drobnym. Czycie. A niech mi pani powie, tu na tych terenach w Międzybrodziu Bialskim babka jest bardzo popularna? Bardzo popularna, tak, ponieważ kiedyś uprawiano dużo ziemniaków, kartofli i po prostu dlatego ta baba ziemniaczana tutaj jest znana. No i to jest też takie danie, że się go zrobi dość gotowe. Dosyć szybciutko, tak. No i nie wymaga jakiegoś specjalnego. Tak, jakichś produktów specjalnych. A smaczne, pożywne, treściwe. Tak, to dokładnie. Dużo dać. Jeszcze docza tego jednego, pani Aniu, i będziemy mieli wszystko. To ja może skroję tą cebulę. Ja, dobra, dobra. Nie ma to jak, słuchajcie, współpraca, nie? Tak, oczywiście. Już może to wciepna. Już można, można. Niech się to skwarzy. Może to ja już to będę cedzić, ja. Tak? Proszę bardzo. Pamiętajcie, że młode kartofle troszkę trzeba odcedzić. Mogę sobie to pożyczyć. Bo one mają dużo wody. A potem ta skrobia, kiedy zostanie, kiedy siednie na dole, to oczywiście ją do metrik, do tego ciasta, żeby się nic nie zmarnowało. A nasz boczuś przeskwarzymy na szpryczki, domy tam da cebulka, bo to pójdzie do naszego ciasta, tak, nie? Można dodać jeszcze trochę smalcu też do tego, bo żeby troszkę tą babę później omaścić w środku. Te takie boczki są teraz, to są bezkosztowe, bardzo, nie? Bardzo, tak. Unijne. No ja myślę, że to już będzie dobre. No a potem, no może już to tutaj dajemy, tak. Odlejemy, bo tam ta skrobia się fajnie siednie, tak, tak. I szkoda by było, nie? Zaraz tu ciachniemy cebulka, żeby się fajnie zeszkleła. I te jajka mamy ich dużo, 8. 8. Będziemy ich ubijać jakoś? Ubijać. Dobra, mam tu taką czapaczkę, nie wiem czy to styknie. Super. Styknie? Odpowiednia. To niekiedy właśnie wiem, że robią białka osobno. Nie. To już jest wytestowane, wypróbowane, także tylko jak? Żeby powietrza nabrało i będzie. Jak pani Ania tego do na pewno. Prawdziwa tak jest. Baba. Cebulka.
Podziwiajcie się, wiele skrobię, nie? To trzeba wszystko wyszkrobać teraz. Naturalno. Szkoda by było, nie? Oczywiście. Tak. To co, teraz zostały nam do ubicia jajca. Jajka, niech mi pani tak wybiło, a ja już będę. Tak jest, ja będę ubiło. To się nam tu fajnie skwarzy. Najważniejsze, słuchajcie, żeby były bańki. Pani kontroluje, bo jeszcze... Nie, ja myślę, że jest dobrze. Jest dobrze? Można, tak, oczywiście. To co, wlewamy? Tak. Tak. Dobra. I co, frylamy? Teraz tak, sol? Trochę soli, pieprzu i mąki 4 łyżki. Może jeszcze nie. No boczek jest dosyć tam tłusty, przepraszam, słony, także że myślę, że też że on nie puści, puści, nie? Puści jeszcze, tak. To może niech to pani chyrla, a ja już będę pani dawał po kolei te składniki. Tak, może nie całe to, bo to będzie za dużo. Czyli ona musi być tako, tako nie za gęsto. Tak, tak, bo te jajka wszystko zetną później, jak się będzie piekło. I co, teraz? Teraz to można spokojnie pomarłek dodawać. Tak. Czyli teraz jeszcze trzeba brytwankę wysmarować smalcem i papierem, żeby nam się nie przychwyciło. A brytwanka jest taką, taką głębszą, nie? Głębsza, tak, żeby ona była taka wysoka, ta babka. Bardzo ładnie się zapieka tym. Czyli smarujemy smalcem, tak, wyłożymy to papierem. Tak. Nie wiem, jak to pani wykłodo, proszę bardzo. Ja już sobie to zrobię. Jeszcze ją tutaj troszeczkę też posmarujemy, ten papier. Wlewamy. Już jeszcze momencik, tylko jeszcze, jeszcze tu posmaruję, żeby się jednak na trochę nie... Nie przychyciło. Tak, tak. No i teraz. No i co, wylewamy. Wylewamy. Teraz to wyrównać. Tak, upocować ładnie. Godzinka. No, godzinka, no. Nie, 180. 180. Godzinka. A my, jak to będzie w piekaroku, zrobimy sobie jeszcze ząb zagrzybowo. Będzie takie jedzonko. To co, idziemy do piekarnika? Idziemy, tak. Pani Aniu, pół godziny już nam ta babka tam siedzi, to tak, teraz tak zrobimy sosik, tak, my, tak jak my go dali, nie? Tak. Masełko. Masełko. Jako słuszna łyżka, słuchajcie, masła. Cebulka. Cebulka, to może już będę krał grzyby. Dobrze. Pani cebulka. Ja wezmę to gorsze, no niech będzie. To gorsze, ja? Pamiętajcie, żeby nie kruszyć tych grzybów za drobno, nie? Bo potem to jest takie po mojemu gist, nie? Tak. Myślę, że pół cebulki do tego to jest... Chodzi o to, żeby cebula fajnie podkreśliła smak, tak, nie? To co? Ciepna już to, nie? Już może rzucić. Za chwileczkę będzie fajnie nam wyłaniać. Proszę bardzo. No i co? Już pomału dociepuję te nasze grzybki. Woda, wszystko trzeba wylać, bo to jest ta dobroć. Ten smak. Chcę to przefrylować, nie? Tak. Grzyby mi się fajnie siekły, pani Ania poszła sprawdzić, jak tam nasza babka, a jo, słuchajcie, teraz się to zaleja śmietanką, oczywiście dietetycznie, żeby było to 30, jak może być inaczej, tu w górach, eno, 30%, teraz oczywiście śmietanka mi się połączy z całością, zredukuje, jo sobie już tam dom korzenio, żeby to nie było takie mdłe, no domy też tam soli. Tak. Przefrylamy i praktycznie zupa mi się zredukuje sama, czyli odparuje i zgęstnieje tym sposobem.
Ja mam coś gotowy. O, widzę, że pani Ania już też jest. Proszę bardzo. Jako fajno, babucha. I teraz... jak to teraz zwytnąć to czaja? Tak. No, jakby ja to, bym to w ten sposób. O, no. Po prostu jest. Potem jakby to, pergamin. Jakby to powiedział to mój starzyk, głupi farosz pani nie chciał, nie? Proszę bardzo. A, ale szumno. A jak wonio? I teraz jak to będziemy kroć? Wzdłuż. Wzdłuż. To proszę kroć. Pani jest specjalistką. Pani się cimie, kupy, nie? Tak bardzo. Kamy to wiązały. I to już jest tak. I teraz pokroimy sobie na porcję. Tak ze szaga. Tak, tak. No coś takiego. O, super. Jak to będziemy układać? O, w ten sposób. Może tak? Tak. No i polewamy. Sosiki borowikowe. Na środek. Tak. Nasze grzybki. I troszkę tego sosiku, żeby też było, żeby to było po prostu czuć, że to jest sos borowikowy. Tak. Trochę zieleninki. Trochę zieleninki, tak. Dymianku. Ewentualnie ktoś jak nie lubi to koperek, nie? No można też. No i co? To zaraz będziemy próbować. Tak. Babka. Ziemniaczano z Międzyprocia Bielskiego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Babka ziemniaczano my zjedli, była przepyszna pani Aniu, a teraz przyszedł czas na zupa. Specjalność tego miejsca, specjalność tego regionu i będzie to? Polewka. Między innymi na bazie maślanki będzie to robione, to wykonywane. Taki... U nas się robi biały żur, ale to będzie troszkę inne. Troszkę inne. No to co? Mamy tu wędzonka. Kierolek tej pani Wunio. I na bazie tego będziemy robić wywar. Tak. Włoszczyzna. Włoszczyzna, tak. Cebula, ja, seler. Seler, pietruszka i marchewka. Cebula polemy? Polemy. To polemy. Wcieplnąć już do zimnej można wody. Już niech się już tak. To pomału waży. Listek. Listek bobkowy. Roz. Dwa. Ziele. Ziele, żeby fajnie woniało. Żur właśnie taki z maślunki lubi. Tak. Takie zapachy. I co, no troszkę może włoszczyzna i troszkę może osolić tę wodę. Tylko nie za dużo, bo też jest ten boczek. Puści, nie? Tak. Okej. I sol. No i co, teraz by trzeba było poważyć to. Tak. Żeby nam się fajne oczka zrobiły, żeby fajnie zawoniało wędzonką. Podobało Ci to z kartofelkami? Tak, czy? Tak, z kartofelkami. Ale takie sztampowane czy krotek? Nie, nie, w całości kartofelek. A, u nas ze sztampowanymi. No, co kraj, to obyca. Tak, dokładnie. Cebula się przypoliła. A, fajnie. To co, wciepujemy. I teraz się to dobra. Musi wszystko poważyć, wydobyć, żeby fajnie woniało. O to w tym wszystkim chodzi. Musi woniać wędzonko. Pani Aniu, bulion wyglądał superowo. Poważony. Teraz to musimy powyciągać. Ta wędzonka skroimy, co? Do tak, tej tak, zupy. Tak, będzie to lepsze. I teraz to. Tu będziemy dawać maśloneczka, ja. Tak. Śmietankę 30. Śmietanka 30, mam tu Kaś, ta moja miska. Bardzo ważna rzecz, ze śmietaną musi być połączone, żeby tak. Się nie skoperlyła nam ta maśloneczka. I mąka, ja. I mąka. Jakby mi tu pani wloła też jeszcze. Proszę bardzo. No i maślanki to może nie aż tyle, co tutaj mam. I tej mąki tak... No troszkę, łóżka, niewiele, tak. Tak, żeby było. No. Tak. I ona ma być bardziej tako lekko. Tak. Nie ma być tako kitowato. No nie, nie. Trochę sobie to zahartujemy. Tak, ja, tak, tak, musi być zahartowane. Zahartować znaczy, że ta trzeba troszkę tego... I obdawliwo, a pani nie chwyrlo, co? Jak zahartujemy, to nie ma opcji, żeby nam się to skoprylyło. Zważyło im, tak? Po naszemu zważyło. Zważyło, ja. Po mojemu skoprylyło. No, a myślę, że spokojnie możemy już wlewać. Możemy sobie to też tym chwyrlać, nie? Ale mamy oka. Wędzonka się wyważyła. Tak, dobrze jest też te ziemniaczki sobie włożyć do tej zupki, żeby one takiego zagrzały, smaku nie? Nachwyciły też trochę. To co, kroimy teraz ta wędzonka, tak. Kartofelki,
to co, jokre, ja może wędzonka? Nie? No, ja mam, no oczywiście. Ale brawe. Kosteczka, ja? Tak. Ta wędzonka. Bardzo drobna? Nie musi być tak drobna. Musimy wiedzieć, co mamy wrzucić. Tak, dokładnie. I kartofelki w całości wrzucimy, w całości, nie? Tak. Niech naciągną zupą. Co to, mogę to? Próbujemy? Jakby pani łyżka dała. Wygląda bardzo fajnie. Nie wiem, czy gęstość jest dobro, ale wedle mnie, czy to musi być... Zaś za gęsto to też nie może być. To jest polewka w końcu, pani, więc Anio, nie może być taka. Ja wytyduję na troszkę pieprzu. No trzeba ją przyostrzyć. No, trzeba ją, nie? Jak to pani Ania powiedziała, przyłoszczyć. Soli? Raczej nie. Raczej nie. Raczej nie, to tak. No, koperek jeszcze przyjdzie, tak. I możemy nalewać na talerz. Muszę tego kartofelka tu kać wydobyć. Tak. Kartofli tu nie brakuje, nie? No nie. Rosną. Aczkolwiek chociaż tutaj tak się nie uprawia teraz kartofli. Nie? Nie. Tu jest więcej agroturystyka już teraz. No i co? Tako pyszna zupa. Panią Anią zrobimy. Mogę powiedzieć, Ańcmik. No, trzeba było czekać trochę na wywar, nie? Mhm. Ale to jest normalne. Pięknie wonią, dobrze smakuje. Co tu dużo gadać? Przyjeżdżajcie na dobro polewka z maślanki. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Pani Aniu, zupa była przepyszną, a teraz zrobimy królika, a dużo, że o waszym króliku słyszał, że jest przepyszny. No właśnie, jak jest zrobiony? Więc robimy go w marynacie, między innymi jest, ta marynata składa się z pora, marchewka, selera, rozmarynu. No i dopiero przyprawić solą, pieprzem. Mm-hmm. I tak to poczyć te wszystkie warzywa. I troszeczkę jeszcze czosneczku dodajemy. Tak, i żeby bez... No przynajmniej 4-5 godziny musi być. Żeby to tak żeby troszeczkę, tak. To wygląda naprawdę dobrze, pięknie wonio. Troszeczkę teraz to oszkrobiemy, nie? Mm-hmm. I on żeby będzie wyszony tak. W śmietonce, nie? I oczywiście oprócz śmietonki będzie też obsmażony na masełku, troszkę bulionu, żeby był fajny, taki delikatny. Tak, żeby, tak. Żeby był delikatny. Żeby nie był do tego buraczki. Tak, zasmażone zrobimy. Mhm. I kluski. Kluski oczywiście. Jakie? Śląskie. Śląskie. I tu słuchajcie, tu już kuchnia śląsko się troszkę przedarła, tak nie? A to chyba wszystko z tego, że te hanysy tu tak zaczęły jeździć. Tak, nie? Tak, na pewno. Okej, to co, masełko? Tak, łycha, nie? No nie, gdzie łycha. Rozpuszczymy i obsmażymy. Solić już go nie będziemy, bo tam już była w tej marynacie, nie? Masełko się nam rozpuściło, to co, wściepujemy naszego królika? Oczywiście, tak. Obsmażymy z jednej strony, potem z drugiej. Króliczki się nam fajnie obsmażają. Pani Aniu, a w waszej restauracji jako kuchnia króluje? Głównie polska i śląska. Taka właściwie no, regionalna kuchnia. A sztandarowe danie? Sztandarowe danie to jest, ja myślę, że jest kilka tych dań, bo to nie jest tylko jedno, bo jest i schab po góralsku, i kotlet po nasymu, po zbójnicku kotlet, takie po prostu typowo góralskie zazwyczaj schodzą. Teraz ten królik jest bardzo taki chodliwy. No myślę, że no, jest kilka tych takich dań, które no, naprawdę dobrze nam się sprzedają. No to fajnie. No to fajnie, a my słuchajcie, zaraz przeciepniemy naszego królika. Jak ten królik się cieszy takim powodzeniem, to też na niego musicie tutaj przyjechać. To co pani Aniu, podlejemy sobie to teraz, tak, nie? Tak, z bulionikiem. Króliki wyglądają jak milion dolarów. Naprawdę. Wyglądają przedobrze. Teraz gałązka rozmarynu, żeby się to tam fajnie dusiło. I możemy działać dalej. Do królika będą buraczki bez tożdaru z ich poczcia, ale zrobię to w takiej guminowej rękawiczce, nie?
Prawie jak doktor. No prawie, ale prawie robi wielką różnicę. No właśnie. To co, Jocza, a pani... Ja robię z jabłuszkiem. Jabłuszko, ja? Tak. Jabłuszko do buraka. Do buraczki. Buraczki będą, słuchajcie, zasmażane do odmiany ze śmietunką. Tak, jest. Spokojnie trzy buraki steczną, nie? Mhm. No i takie jabłuszko, myślę, że nawet pół tego. Połowę, połowę dam. Nie ma to szalenie? Nie ma, nie ma. Myślę, że spokojnie to steknie. Masełko. Tak. Tako. Płasko łyżyczka, łyżka. I zaraz czekamy buraczki. Troszkę octu, nie? Żeby tak, to nie było takie mdłe. Octu tak na oko, nie? Ale tak, tak, to smak. Na oko go dałem, starka umrzeli, ale... Idzie śmietana, więc ona też zniweluje ten kwas, nie? Ta ostrość taka. To co? Soli, nie? Soli, pieprzu. Troszkę korzenia. Aha, i to jabłuszko jeszcze. I jabłuszko, no właśnie. Pani czuła jabłko procnie, a ja go teraz bym nie dał, nie? Co za gist ze mnie, nie? Wie pani, co to jest gist po śląsku? To znaczy się... Nie, nie. No taki niegrzeczny synek. No dokładnie, no chyba. Tak taki gist. Troszkę śmietonki. Reszta damy do królika, nie? Tak jest. To co, pani Aniu, bo już nam tu to tak odparowało, ten buliony, tak, lejemy, tak, śmietonka. Tak, lejemy. Lejemy śmietoneczka. Zalejemy naszego królika. On teraz fajnie se tam zaś posiedzi. Przy okazji nabierę takiej delikatności, taki kremy. Pani Aniu, wszystko mamy gotowe, to co, nakładamy. No i przed buraczki, wyglądają tak pięknie. A królik jak wonio. My zazwyczaj dajemy w ogóle osobno buraczki, no ale... Ale jak jest ciepły dodatek, to może być na talerzu z dodatkiem, z daniem głównym. Tak jest. Króliczka można dać na środek. Kruchy tutaj z drugiej strony damy. Wonio cudownie. Dziurą. Robicie dziurą. Dziurą, dziurą. U mnie się robi bez dziury. Tak? No. Tak mnie nauczyła moja mama, tak mi robiła moja starka. I tak robię, jo. Tak. No i koniecznie musimy dać... Coś zielonego. Coś zielonego. Ja proponuję taki mamy dorodny rozmaryn. To tak, kolej naszego króliczka. Takie danie z panią Anią zrobiliśmy. Wygląda bardzo apetycznie. Zaraz będziemy ciamać, kosztować, a wy przyjeżdżajcie do Międzybrodzia, jak wam się tego królika nie chce robić, bo to trzeba marynować, trzeba potem dusić, a tak możecie sobie zrobić taki fajny wypad, bo miejsce cudowne, piękne, to co? Życzymy wam smacznego. I zapraszamy do Międzybrodzia. Tak jest. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zje. Panie Aniu, niż spróbuję tych dobroci, żeby podziękować za owocną współpracę. Szło nam to normalnie, eins mich. No bardzo mi miło. Na wesoło, bardzo, nie? Tak, na wesoło. Kochani ludkowie, przyjeżdżajcie do Międzybrodzia Bielskiego, bo jest naprawdę przecudownie. Smaczne jedzonko, miła atmosfera, a to jest najważniejsze. Jakbyście chcieli sobie pospominać, co my tu dzisiaj ważyli, to wleźcie na nasza strona www.raczkagotuje.tvp.pl. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, boście tam dawno nie byli, a my się już widzymy za tydzień. Trzymajcie się, pyrs! Rączka gotuje!